Czy masz świadomość? Uzasadnienia ekonomicznego budowania kolejnych spalarni nie ma żadnego. Stworzono legendę, że będzie taniej. Dr Marek Goleń. Z recyklingiem plasujemy się w ogonie Europy, ale dzięki zaawansowaniu kreatywnego wzoru jego obliczania większość samorządów uwierzyła, że dogania najlepszych, osiągając poziom 40%. Rzeczywistość jest jednak bardzo bolesna. Paweł Guszczyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Badając rynek odpadów, ze zdumieniem odkryłem, że jedynymi, którym zależy w Polsce na walce z szarą strefą, są firmy zajmujące się zbieraniem surowców wtórnych. To biznes, który może się opłacać, jednak wyłącznie pod warunkiem, że cały system działa legalnie. W sytuacji, gdy funkcjonuje on niezgodnie z prawem, a dokumenty recykling i utylizacja odpadów są fikcyjne, legalnie działającym podmiotom zagląda w oczy widmo bankructwa. Berthold Kittel, system jak mafia zarabia na śmieciach. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Marek Goleń, ekonomista środowiska, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik podyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami na SGH. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie doktorze, dlaczego mieszkańcy płacą coraz więcej za śmieci w naszym kraju? Zacznę może tak troszeczkę przewrotnie od takiego stwierdzenia, no mieszkańcy płacą coraz więcej, bo ich stać. I to nie jest takie całkiem, wie pan, szydercze, bo wie pan, jest takie powiedzenie, że kto bogatemu zabroni. Ale ja niecałe 10 lat temu wykonywałem dość skomplikowane badanie opłat za gospodarowanie odpadami dla Ministerstwa Środowiska wtedy jeszcze. I spośród wszelkich czynników kształtowania wysokości opłat okazało się, że żadna zmienna nie ma na to wpływu poza jedną: dochody mieszkańców. Więc to jest dla mnie ciekawe bardzo odkrycie z tamtego czasu, że no, nie wpływa na te opłaty nic poza dochodami. No ale oczywiście mamy cały szereg czynników kosztotwórczych, które też możemy sobie tutaj pokrótce omówić. I jedna z poważniejszych spraw to jest taka, że mieszkańcy płacą, dlatego że nie płaci konsument. I różnica jest dla przeciętnego zjadacza chleba niewielka, natomiast z punktu widzenia miejsca powstawania pieniędzy w systemie, no są to zasadnicze różnice, dlatego że my pobieramy opłaty za gospodarowanie odpadami za sam fakt zamieszkiwania w jakiejś gminie. Natomiast zupełnie nie mamy powiązania opłat za odpady w zależności od skali konsumpcji. Czyli możemy mieć mieszkańca, który praktycznie nie wytwarza odpadów, bo też tacy się zdarzają. I jest to cała rosnąca grupa tak zwanych zero waste'owców. I oni muszą płacić tyle samo, co inni mieszkańcy, którzy stołują się w restauracjach typu fast food, którzy kupują żywność w jednorazowych opakowaniach i tak dalej, którzy piją wodę z jednorazowych opakowań. Więc wie pan, no, tutaj powstaje koszt, bo to trzeba, te odpady trzeba zagospodarować, a płaci mieszkaniec, a nie ten, który generuje te koszty, czyli konsument. Kolejna sprawa to jest taka, że po prostu odpadów jest coraz więcej. I skoro jest ich coraz więcej, a nie mamy metod na to, żeby zmniejszać za bardzo koszty ich gospodarowania, no to trzeba za to coraz więcej płacić. Rosną również normy środowiskowe, które wpływają na to, że
Na przykład opłaty za składowanie odpadów wzrosły bardzo mocno w ostatnich latach. Są też wyśrubowane normy przetwarzania odpadów, co przekłada się na inwestycje, które trzeba wykonać w przemyśle przetwarzania odpadów. Są wreszcie dyrektywy unijne, które nakazują nam robić recykling i ten recykling jakoś trzeba sfinansować, więc to wszystko kosztuje. Wreszcie mamy nie do końca wydajny model selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów. Ja tutaj podam prosty przykład, o którym się dowiedziałem dosłownie kilka tygodni temu, jak prowadziłem debatę ekspercką u mnie na uczelni. Kolega, który próbuje w Polsce spopularyzować duńskie metody, kolega, zresztą ekspert jednocześnie, bo to jest mój kolega ze studiów jeszcze, ale jest w tej chwili w branży odpadów i od wielu lat i zajmuje się nimi profesjonalnie, próbuje duńską metodę jakby wprowadzić do Polski i rzucił takim hasłem, że Kopenhaga płaci za zagospodarowanie bioodpadów 80 zł za tonę. Więc ja się go pytam, a ile płacimy w Polsce? No i powiedział, że Warszawa płaci około 800. Więc my mamy dużo różnych czynności do wykonania, ale na końcu nie mamy efektu w postaci recyklingu, a płacić musimy tak, jakbyśmy go mieli. Musimy go jakoś sobie stworzyć na papierze. Wreszcie, a z czego się bierze aż taka różnica między Kopenhagą a Warszawą? To jest też skomplikowany problem i tam omówimy to sobie jeszcze później przy okazji kolejnych pytań, bo pan mi na szczęście przysłał wcześniej pytania. No ale wróćmy do tego, bo omówmy sobie jeszcze te wszystkie czynniki, które generują nam coraz wyższe opłaty. W ciągu ostatnich 2 lat bardzo nam podskoczyła inflacja, więc no to jest klasyczna sprawa, że no jak wszystko drożeje, a zwłaszcza jak drożeją paliwa czy koszty pracy, no to również i zagospodarowanie odpadów musi być coraz droższe. No i jeszcze mogę tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy taką niedobrą tendencję w Polsce, że przerzucamy bardzo dużo czynności, czy też kosztów, które mogłyby być ponoszone w innym miejscu systemu, na gminy. A gminy jedyne, co mogą zrobić, to podwyższyć opłaty. I ja tutaj podam przykład. Na jak tworzona była rewolucja śmieciowa, to była debata o tym, czy gmina powinna dostarczać mieszkańcom pojemniki. I niech pan sobie wyobrazi, że do tej pory w ustawie jest przepis, który obliguje właściciela nieruchomości do wyposażenia się w pojemniki. Ale w Polsce się przyjęło, że to gmina te pojemniki dostarcza i jest to jakby fakultatywne, może to zrobić, bo na początku to nie było takie oczywiste, że tak będzie, ale nie musi. A mimo to ten składnik kosztowy się przyjął w rachunku opłat za śmiecie, więc no to też jakoś tam wpływa na koszty. Inny przykład jest taki, to bardziej kosztowny już. My mamy w Polsce bardzo kosztowny system odbierania odpadów, dlatego że my pozwalamy ludziom trzymać te odpady w różnych ciemnych dziurach. Tam, gdzie jest wyższa społeczna odpowiedzialność za efekty, stosuje się zbiórkę zwaną door-to-door, polegającą na tym, że odpady mają być o określonej godzinie wystawione na ulicę i tam śmieciarka przejeżdżając może je po prostu znacznie mniejszym kosztem zabrać. Nasz polski system generuje nam konieczność jeżdżenia w 3 osoby w śmieciarce, podczas gdy najbardziej efektywne systemy mają w śmieciarce tylko 1 osobę, kierowcę, więc który z bocznym załadunkiem może zapakować odpady na śmieciarkę. Więc to wszystko się składa na to, że my w Polsce zaczęliśmy po prostu płacić więcej niż w wielu krajach na zachodzie. A jakie są 3 najważniejsze mity i fakty związane z gospodarką odpadami w naszych gminach? No to jest trudne pytanie, dlatego że ja bym wolał, jakby pan mnie spytał o konkretną rzecz, ja bym panu powiedział, czy to jest mit, czy fakt, bo tu mnie pan zmusza do tego, żebym ja wymyślił, co są trzy najważniejsze rzeczy, więc to będzie subiektywne
podejście. No ja nieustannie od wielu, wielu lat ubolewam nad tym, że w Polsce się za bardzo wierzy w technologię w gospodarce odpadami. I moim zdaniem to jest jeden z ważniejszych mitów, że technologia może zastąpić działania organizacyjne. Tymczasem w mojej ocenie to nie jest możliwe. No i w różny sposób się zapewnia samorządowców, że jak zastosujemy taką, a nie inną technologię, to nagle problemy z odpadami znikną. Odpady muszą być posegregowane w domach, najlepiej z jak najwyższą skutecznością, jak najwyższą czystością i te działania organizacyjne są fundamentem efektów. One się nigdzie nie udają, jeżeli tych działań organizacyjnych wpierw nie wykonamy. Druga sprawa... A to przepraszam, to jeszcze dopytam, ale ta technologia, w którą wierzą nasi włodarze i my, obywatele, wierzymy, to na przykład jaka technologia? Myśmy przeszli taki etap mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i w Europie nie ma drugiego takiego kraju, który tak wiele pieniędzy by w te technologie nie zainwestował. I dzisiaj się okazuje, że jest to technologia, która w obecnie funkcjonujących przepisach prawa nie za bardzo się nadaje do stosowania, dlatego że jest to technologia dedykowana odpadom zmieszanym, która nie generuje recyklingu właściwie, więc tymczasem w Europie stawia się na bardzo wysokie poziomy recyklingu i dzisiaj samorząd ma duży problem, jak te inwestycje, które zostały wykonane, wykorzystać do systemu, który dopiero trzeba stworzyć. Więc druga sprawa jest taka, że dzisiaj bardzo, bardzo dużo mówi o spalaniu odpadów i to też jest taka trochę wiara w technologię, że no jak spalimy odpady, to nagle będzie lepiej. No niestety za tym się kryje fałsz, bo również i spalarnie podtrzymują system zmieszanych odpadów, bo w zasadzie tylko takimi można palić. No można oczywiście palić odpadami, które się pozyskuje w zakładach sortowania odpadów komunalnych, nie wszystkie się po prostu nadają do recyklingu, no ale zasadniczo do spalarni nadają się odpady, no w Polsce to się nazywa niesegregowane, w nawiasie zmieszane odpady komunalne, wszędzie na zachodzie nazywa się to odpady resztkowe. Z tym, że no u nas ustawodawca nie poszedł w tę stronę, żeby nazwać się odpady resztkowymi. Ciągle mamy niesegregowane, mimo iż w przepisach innych jest obowiązek segregacji. Więc no to jest jedna, kolejna sprawa. No i cały czas po rynku gospodarki odpadami krążą handlowcy, którzy próbują różne technologie, nie chcę powiedzieć obraźliwie, no ale z rodem science fiction wprowadzać, no bez jakichś ugruntowanych doświadczeń gospodarczych stosowania tych technologii, więc my byśmy chcieli tak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawić, że odpady, które generujemy pod zlewami w kuchniach, one jakimś cudem nam się przetworzą na recykling. No niestety to nie jest takie proste. A o tym, co jest ważniejsze, wspomniałem wcześniej. A jak powinna wyglądać taka gospodarka w gminie, którą by pan uznał za prawidłową? Znaczy wie pan, to jest dość skomplikowane pytanie, dlatego że no ja swego czasu popełniłem taką książkę Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce razem z zespołem współautorów. Ja tam miałem taki duży rozdział 60-stronicowy i tam jest opisany ten model, który ja bym proponował. No ale jakby to w skrócie powiedzieć. Najistotniejsze jest, żebyśmy posegregowali odpady u źródła z jak najwyższą skutecznością i starannością.
w jak największym stopniu społecznie, znaczy udziału społecznego, bo w Polsce wprawdzie połowa deklaruje, że segreguje, ale nam potrzeba jest przynajmniej te 90 parę procent. Czyli musimy mieć fundament w postaci czystych u źródła surowców wtórnych, tych frakcji umownych, kolorowych pojemników. W szczególności dotyczy to problemu z brązowym pojemnikiem, gdzie powinniśmy bardzo dokładnie posortować odpadki żywności, bioodpady, dlatego że żeby je poddać recyklingowi, to czystość tej frakcji musi sięgać 90 kilku procent, przynajmniej do... Najlepsi osiągają 98-99% i wtedy mają efekty w recyklingu. Więc to, tak powinno wyglądać. To jest fundament. Dopytam, w takim razie polska rzeczywistość jest jaka? Czym my zanieczyszczamy ten brązowy pojemnik? U nas przede wszystkim w brązowym pojemniku jest bardzo mało masy. I to nawet widać w liczbie pojemników i ich wielkości. Jak pan się przejdzie po osiedlu, no to ten brązowy jest jeden maleńki, tak. A na przykład są dwa wielkie czarne w pobliżu. I to, co powinno być w brązowym, najczęściej się znajduje w czarnym. I to jest podstawowy problem, bo masa odpadów zgromadzonych w czarnych pojemnikach, czyli tam, gdzie powinny być te tak zwane niesegregowane, sięga w Polsce 60-70, nawet 75% ogólnej masy. A tymczasem sama frakcja bio w odpadach komunalnych według najnowszych badań Instytutu Ochrony Środowiska to jest 28% ogólnej masy. I ta część znajduje się w znacznej części w czarnym, a jak już się znajdzie w brązowym, to bardzo często znajdzie się w foliowej torebce z jakimiś innymi rzeczami, które no nie powinny się tam znaleźć, typu słoik. No ktoś ma słoik z zepsutą żywnością, no to czasami wpadnie na pomysł, żeby wrzucić to do brązowego. A powinien to, co jest w słoiku, wrzucić do brązowego, a sam słoik do zielonego, więc no to jest, wie pan, dużo różnych czynników, które wpływają na to, że w Polsce dyscyplina segregacji jest bardzo słaba i to obciąża bardzo gminne systemy. Ja jeszcze dopytam, rozumiem, że na przykład ten słoik, on powinien w takich, w państwach zachodnich, mieszkańcy go jeszcze myją, zanim włożą go do odpowiedniego pojemnika, czy może być brudny? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Nie sądzę. No to jest klasyczne pytanie w mediach. Nie musimy myć opakowań szklanych, żeby je wrzucić do zielonego pojemnika, natomiast musimy je opróżnić. To znaczy tam mogą zostać resztki, ale to mają być resztki, a nie jak nam zostanie 10% płynnej zawartości w słoiku, to ma być wylane, nie może być w pojemniku. Więc jasne. Wylewamy, opróżniamy, ale nie myjemy, dlatego że gdybyśmy chcieli myć, to znowu wszyscy musieliby to zrobić, bo inaczej recykler musi się dostosować z technologią przetwarzania szkła opakowaniowego do jakości, którą dostaje najgorszą, a nie do tej, która jest najlepsza. No, jak ma zanieczyszczoną część stłuczki szklanej, no to ją musi umyć, a nie będzie jej przecież, nie ma w ogóle takich możliwości technicznych, żeby tą zanieczyszczoną rozdzielić od tej umytej. Jasne. To wracając do tych pana, do pana rozdziału i 60 stron, co jeszcze w tej idealnej gminie, jak ta gospodarka powinna wyglądać? Następnie gmina musi mieć infrastrukturę zagospodarowania
tychże bioodpadów i wykonać na tych bioodpadach recykling, co oznacza w warunkach europejskich uzyskanie, czy też polskich, uzyskanie, powiedzmy o warunkach polskich, uzyskanie przynajmniej środka poprawiającego właściwości gleby, ale dla mnie to jeszcze nie jest recykling realny, tylko formalny. Dla mnie recykling realny bioodpadów kończy się wyprodukowaniem nawozu organicznego, który ma swoją dodatnią cenę i za który rolnik płaci, żeby go położyć na polu. I tego w Polsce praktycznie nie ma. Natomiast na Zachodzie oczywiście już jest. I to nie jest tak, że tylko gmina ma wpływ na system, który w gminie działa. Oprócz tego potrzebne są regulacje, które sprawią, że na przykład będziemy mieli rozszerzoną odpowiedzialność producenta i za te odpady, które są w kolorowych pojemnikach, zapłaci w sensie zagospodarowania ten producent, który za to odpowiada, w zasadzie cała grupa ich, tych producentów, albo wręcz przejmie odpowiedzialność i sama zagospodaruje. My tego systemu ropowskiego w ogóle nie stworzyliśmy w Polsce, dlatego gminy się tym muszą zajmować. W mojej ocenie to nie jest właściwa ścieżka do dojścia do efektów. Także no i idealny w gminie, system idealny, który ja bym rekomendował, to jest taki, który kładzie nacisk na zmniejszanie odpadów resztkowych, czyli tych z czarnego pojemnika, a nie na radzenie sobie z tym, że już je wytworzyliśmy. Bo my w Polsce bardzo często właśnie ten błąd popełniamy w polityce publicznej, nie tylko samorządowo, ale też i na szczeblu wyższym, że no mamy tych odpadów z czarnego pojemnika dużo, musimy sobie z nimi poradzić. Nie, celem polityki powinna być ich minimalizacja i jest to możliwe i właściwie w tej chwili przy tych dyrektywach, które mamy unijnych, musimy zejść poniżej 35% masy odpadów w pojemniku czarnym, a cała reszta ma być w kolorowych pojemnikach. Ja troszeczkę upraszczam temat, bo wiadomo, że nie wszystkie odpady gromadzimy w pojemnikach, ale to już tak, żeby słuchający nas eksperci czy też fachowcy nie myśleli, że ja tego nie wiem. Jasne. Ja tylko doprecyzuję czarny pojemnik, bo to może być różnie. Ja akurat patrząc na Łódź, to myślę, że to inne, na przykład na moje osiedle to może być różnie. Chodzi o czarny pojemnik, czyli chodzi o pojemniki z odpadami zmieszanymi. No jeśli chodzi o same kolory pojemników, no to ciągle jeszcze nie mamy w pełni tego ujednoliconego w kraju. Właśnie. Zasadnicza sprawa to jest naklejka na tym pojemniku. Oczywiście ma być czarna, jak mamy odpady zmieszane, a sam pojemnik bywa, że ma inny kolor. Ale ja już też tu upraszczam, jak mówię o czarnym pojemniku, to znaczy, że mam na myśli pojemniki z czarną naklejką, w których mają być gromadzone niesegregowane, w nawiasie, zmieszane odpady komunalne, bo tak one są zatytułowane w katalogu odpadów. Tak, myślę, że teraz dla słuchaczy wszystkich będzie to jasne. Panie doktorze, a czy spalarnie śmieci to skuteczne rozwiązanie problemów, czy ślepa uliczka? Już pan o tym wspomniał, ale jeszcze raz chciałbym zaakcentować ten temat. To też nie jest tak, że albo, dlatego że spalarnie rozwiązują w pewnym sensie problem, o którym wspomniałem, czyli nadmiaru frakcji, która się do niczego innego nie nadaje. No można by było ją zeskładować, ale to jest jeszcze odleglejsze w hierarchii postępowania z odpadami, więc drugą najgorszą rzeczą po składowaniu jest spalanie. No i możemy sobie dzięki tym spalarniom jakoś z tymi odpadami poradzić, tylko że no tak jak powiedziałem, nie możemy myśleć w kategoriach takich, że no wytworzyliśmy jakiś problem, przecieka nam dach powiedzmy, nie? No to podstawmy wiadro, no tak się nie myśli. Należy ten dach naprawić i dla mnie wytwarzanie odpadów, które trzeba spalić, to jest właśnie taki przeciekający dach, należy go uszczelnić.
i sprawić, żeby takich odpadów nie było. Więc z punktu widzenia polityki unijnej w odpadach, tych odpadów, które będą się nadawać do spalania, ma być coraz mniej. Więc dla mnie ten ogromny front inwestycyjny, który w Polsce się otwiera aktualnie na spalarniach, to jest ślepa uliczka, dlatego że dla tych spalarni w pewnym momencie zabraknie towaru, żeby je zasilić, no żeby po prostu pracowały, żeby zamortyzować majątek, który wybudujemy w ten sposób. I ja dlatego najczęściej, nie mając dużo czasu, czy też dużo miejsca w artykule na to, żeby wyjaśnić, o co mi chodzi, przestrzegam, żeby nie iść tą drogą, dlatego że może do kogoś to trafi. Natomiast spalarnia to jest taka instalacja, która gdzieś tam domyka ten system gospodarowania odpadami w miejscu, w którym no, wytworzymy odpady, z którymi nie można nic lepszego zrobić. Ale to nie znaczy, że mamy ich zbudować tyle, żebyśmy po prostu byli od nich uzależnieni, bo tutaj jest bardzo ciekawa lekcja ze Szwecji. Tylko że Szwedzi postawili na spalarnię odpadów komunalnych bardzo dawno temu, jak był pierwszy kryzys energetyczny. To się okazało, że ich miks energetyczny jest bardzo wrażliwy na ceny ropy, więc postanowili go zdywersyfikować i w gospodarce komunalnej poszli w kierunku spalarni śmieci. No ale to były lata 80. ubiegłego wieku. Dzisiaj Szwedzi mają tak wysoką dyscyplinę segregacji odpadów u źródła, że w zasadzie nie chcą jej dokładnie wykorzystywać, dlatego że mają ruszty do zapełnienia i w pewnym sensie... Ruszty w spalarniach. Tak, w pewnym sensie nie pozwalają społeczeństwu pójść dalej, niż ono mogłoby pójść, gdyby postawić na to, że przestajemy palić w spalarniach. Szwedzi bardzo dużo odpadów do spalarni swoich importują z zagranicy. Nawet część polskich pojechała swego czasu, chociaż no, przewagi cenowej względem polskich metod zagospodarowania odpadów gdzieś tam w dziurach ten system szwedzki nie ma, dlatego ten eksport się tak łatwo nie udaje. A to dlaczego pana zdaniem jest tak szeroki front inwestycyjny dzisiaj, jeśli chodzi o spalarnię? Proszę pana, no to musiałbym użyć bardzo przykrych słów dla co niektórych osób i proszę mogłyby mnie czekać trudne czasy, bo mógłbym zostać pozwany po prostu za jakieś zniesławienia czy coś. Ja nie mam na to dowodów, ja mogę tylko powiedzieć tak, że zasada z Misia Barei w mojej ocenie tutaj bardzo dobrze działa. Tam jest taki dialog w klubie Tęcza między Hochwanderem i Ochuckim o tym, jak się robi prawdziwe pieniądze. I ja polecam każdemu ten fragment wielkopomnego dzieła, dlatego że w mojej ocenie niewiele się w tym temacie zmieniło. Nadal najlepsze pieniądze robi się na wielkich, słomianych inwestycjach, gdzie na końcu jest protokół zniszczenia. I przecież wydaliśmy 10 miliardów na technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. No to odpowiedzialni za te wydatki niech powiedzą, czy to nam się teraz przydaje. Bo w mojej ocenie średnio. To znaczy, gdybyśmy te 10 miliardów w tamtym czasie przeznaczyli na coś, co było skokiem do przodu, na przykład w selektywną zbiórkę bioodpadów, na przykład w biogazownie komunalne, to na pewno mielibyśmy lepsze efekty z tego. A dzisiaj wszyscy, którzy te instalacje pobudowali, zastanawiają się, jak je zmodernizować, żeby sprostać nowym wymogom środowiskowym, które dyrektywy unijne na kraj nasz nakładają. Więc dopóki nie było silnego strumienia publicznego na spalarnię, to biznes spalarniowy się słabo rozwijał. Natomiast w ostatnim czasie pojawił się ten fundusz bardzo silny
I się okazuje, że nagle w każdym niemalże byłym mieście wojewódzkim jest projekt spalarniowy. To nas doprowadzi do przeinwestowania znowu w przestarzałą technologię względem tego, co dziś powinniśmy robić. I dlatego ja przed tym przestrzegam każdego, kogo mogę, i namawiam do tego, żeby spojrzeć nieco dalej na nasze cele działania i po prostu wykonać, przeskoczyć jeden z ruchów, które no, wydawałyby się naturalne, no bo tak, skoro Zachód postawił te spalarnie, no to dlaczego nam się tego odmawia? No dlatego, że to nie są już te czasy i trzeba pomyśleć o tym, żeby zrobić coś lepszego. A zgodzi się pan z tymi głosami, że właściwie korporacje zachodnie, które inwestowały tam w spalarnie i które tam już nie mają dzisiaj rynku, uważają Polskę za Eldorado, bo tutaj teraz będą robić... W dialogu Ochuckiego i Hochwandera pada bardzo ciekawe sformułowanie. Skoro nikt nie wie, o co chodzi, to nikt nie zapyta, po co jest nam ten miś. I moim zdaniem handlowcy firm, które budują spalarnie, bardzo dobrze wpływają na decyzje tych, którzy o nich decydują. Po prostu wykorzystują niewiedzę i namawiają do tych inwestycji. A być może są ku temu inne powody, dla których te inwestycje tak bardzo dobrze się rozwijają. Ale o tym też jest w filmie Miś. Jasne. A na czym, panie doktorze, polega gospodarka o obiegu zamkniętym? Czy to jest nowa utopia, czy droga konieczna dla nas? No i tu jest znowu dużo dylematów jak dla mnie, dlatego że ja uważam, że to jest jednocześnie droga konieczna do tego, żebyśmy jako cywilizacja w ogóle przetrwali, ale z drugiej strony, będąc realistą i patrząc, jak społeczeństwo funkcjonuje, jak gospodarka funkcjonuje, nazywam to utopią, dlatego że tego się nie da zrealizować w mojej ocenie. Gospodarka o obiegu zamkniętym to jest nowa idea gospodarcza, która wychodzi naprzeciw problematyce nadmiernego obciążenia środowiska. I w skrócie mówiąc, polega na tym, żeby zasoby, które pozyskujemy z przyrody, utrzymać w użyciu jak najdłużej się da. Jak już się nie da, to poddać je recyklingowi, a odpadów w tym modelu gospodarczym praktycznie ma nie być. Więc dla mnie troszeczkę jest pewnego rodzaju nieporozumieniem, że Unia Europejska wykorzystuje to hasło do tego, żeby regulować gospodarkę odpadami, bo na przykład nie ma normy w pakiecie dyrektyw ku gospodarce o obiegu zamkniętym, nie ma normy na to, że państwa członkowskie mają zmniejszać ilość odpadów, tylko mają zwiększać recykling, więc to jest wewnętrzna sprzeczność regulatora unijnego względem ideologii związanej z zamykaniem obiegów zasobów w gospodarce. No ale skoro już Unia Europejska wprowadziła wymóg zwiększania recyklingu, no to już nie mamy wyjścia, no jest to twarda norma, którą trzeba wykonać. I co najgorsze w tym wszystkim jest to, jak dla mnie, dla kogoś, kto rozumie, na czym polega idea gospodarki o obiegu zamkniętym, że ta idea już jest tak bardzo trudna do pojęcia, że w zasadzie staje się to sformułowanie swoistym wytrychem do drenowania budżetu unijnego, takim kluczem, który otwiera skarbonki. I również branża spalarniowa wykorzystuje to hasło, że to jest realizacja GOZ-u, co jest wierutnym kłamstwem, dlatego że w ramach gospodarki i obiegu zamkniętym spalanie jakichkolwiek zasobów nieodnawialnych w ogóle jest wykluczone.
Można co najwyżej spalić część odnawialnych zasobów, ale to tylko pod jednym warunkiem. To nie chodzi o to, że zrąbiemy w lesie drzewa i je puścimy z dymem, tylko chodzi o to, że jak już przetwarzamy bioodpady, to efektem ubocznym na nawozy organiczne, to efektem ubocznym jest biogaz. I ten biogaz mieści się w idei gospodarki o obiegu zamkniętym. A innej energii ze spalania czegokolwiek w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w ogóle nie ma. Także tyle mogę odczarować w tak krótkim czasie chyba. A niech mi pan powie, bo to w sumie jest ciekawe, a uważam, że to jest bardzo ważna kwestia. Dlaczego Unia nie dąży do zmniejszenia odpadów? No, myślę, że dlatego, że bogacące się społeczeństwa to jest reguła. Bogacące się społeczeństwa nie potrafią zmniejszyć ilości odpadów. Skoro chcemy się wszyscy coraz bardziej bogacić, no to w zasadzie w Europie chyba jeszcze nikomu nie udało się utrzymać jakiegoś trendu zmniejszającego ilość odpadów wytwarzanych. Więc to jest chyba przejaw jakiegoś racjonalnego podejścia do problemu, aczkolwiek to nie znaczy, że jest to podejście słuszne. No, co mogę powiedzieć więcej? Bardzo trudno jest ograniczyć ilość powstających odpadów w gospodarce, której fundamentem jest wzrost konsumpcji. Po prostu to jest niemalże niemożliwe. W gospodarce, której wzrost gospodarczy jest świętością, i wzrost to jest w ogóle jakimś czymś, tak, czego nie ma. No niestety, nam potrzebna jest zmiana kompletna, całkowita paradygmatu związanego z rozwojem. Jeżeli cały czas za rozwój będziemy brali wzrost, to niestety nie uda nam się ograniczyć konsumpcji. No dobrze, kolejne pytanie, czy w Polsce istnieje mafia śmieciowa? Pytam w kontekście tego cytatu z początku naszej rozmowy. Jakiś czas temu przeczytałem książkę System, jak mafia zarabia na śmieciach w Polsce. Książka została wydana przez wydawnictwo PWN. Pytanie. Co pan na to? To ja najpierw spytam, a co to jest mafia? No bo jak słyszymy słowo mafia, to no, mamy jakiś tam obraz zawsze z Ojca Chrzestnego, tak? Czy też te bardzo rozrośnięte grupy przestępcze z południowych Włoch. No i jeżeli w ten sposób o tym pomyślimy, to myślę, że nie, dlatego że w Polsce, jeśli jest już jakaś zorganizowana grupa przestępcza, która działa w gospodarce odpadami, no to jest to raczej grupa niewielka, która nie operuje na jakimś dużym obszarze, i jeśli już takie grupy funkcjonują, no to jest raczej nie jedna. Więc ja bym takiej jakiejś dużej organizacji, która zarządza odpadami na dużą skalę, nie widział, ale na pewno są grupy przestępcze małe, gdzieś, które ze sobą konkurują. To jest bardzo trudne zagadnienie i ja jako ekonomista środowiska mogę powiedzieć tak. Na odpadach bardzo łatwo jest zarobić pieniądze nielegalnie, dlatego że w Europie jakby regulator przymusza władze publiczne do tego, żeby z tymi odpadami robić różne rzeczy, z którymi jest się trudno skonfrontować czasami nawet. No jest to bardzo często trudne do wykonania, więc jeżeli grupa przestępcza jest w stanie zapewnić dokumenty, które to potwierdzą, a odpady zakopać do dziury, no to jest bardzo łatwy pieniądz i zarówno organ, który zagospodarowuje takie odpady, jak i w sensie formalnym, który ma problem do załatwienia,
jak i grupa przestępcza, która na tym zarabia, są zadowoleni. No gorzej jest ze środowiskiem, czy też z lokalną społecznością, która jest obciążona kosztami środowiskowymi. Więc to, jest też taka zasada, że no, poza narkotykami, bronią i handlem ludźmi, czwartą najbardziej lukratywną branżą dla przestępców są właśnie odpady. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że grupy przestępcze działają w Polsce i są od czasu do czasu nawet w jakiś sposób tam przez organy ścigania identyfikowane czy rozbijane, ale czy można to nazwać mafią w sensie potocznego sformułowania, to ja bym się na to nie odważył. No dobrze, ostatnie pytanie, czego my, obywatele, powinniśmy domagać się od rządu, czego od samorządów, a czego od mediów w temacie gospodarki odpadami? Jeszcze dodałbym, a czego wymagać od siebie samych? No właśnie, a jeszcze jest na tym teatrze działań kilka innych podmiotów, od których bardzo dużo zależy, bo wbrew pozorom od tych czterech, czyli rząd, samorząd, media czy społeczeństwo, nie wszystko zależy. Chociaż oczywiście od władzy centralnej zależy najwięcej. No i ja rozumiem, że pod hasłem rząd rozumiemy cały szczebel centralny. Wprawdzie w Polsce mamy system formalnie parlamentarno-gabinetowy, no ale z realnego punktu widzenia przez ostatnie no, kilka ładnych parę lat to rząd jest głównym ośrodkiem decyzyjnym, a parlament niespecjalnie mocno się jest w stanie temu, co rząd proponuje przeciwstawić, czy też poprawić. Więc no jeżeli myślimy o tym szczeblu centralnym, no to najważniejsze, czego się powinniśmy domagać, to jest stabilnego, rozsądnego i wykonalnego prawa. Bo ja powiem wprost, w prawie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi mamy chaos od ładnych paru lat. To jest moim zdaniem od 2012-2011 roku, odkąd weszła rewolucja śmieciowa w życie i jest wdrażana, to my mamy nieustanną gonitwę za tym, co nam ucieka bez przerwy. No, nie osiągnęliśmy w zasadzie większych żadnych sukcesów. To prawo nam nie sprzyja. One w branży jest oceniane bardzo źle i przydałoby się, żeby wreszcie ktoś to ułożył tak, żeby to było rozsądne i wykonalne. No i jeśli takie będzie, no to nie trzeba będzie tego ciągle zmieniać. My przez te ostatnie 10 lat zmienialiśmy ustawę wielokrotnie regulującą gospodarkę odpadami, w tym również odpady komunalne to nam nie przynosi efektów. Od samorządu, czego by się tu można domagać? No, ja myślę, że ambitniejszego trochę podejścia do celów, które prawo jakby przed samorządem stawia. Ja wiem, że samorządowcy narzekają, że to nie jest właściwy adres, bo zresztą już sobie w tej rozmowie wspomnieliśmy, że dużą część należałoby tych obowiązków przerzucić na przemysł. To jest ten aktor, który ma dość duże znaczenie, zwłaszcza w gospodarce o obiegu zamkniętym, ale nasz ustawodawca jeszcze tego nie specjalnie zauważa. Więc jeśli wracając do samorządu, ambitniejszego podejścia do tych celów, które no, takie są, a nie inne, przed samorządem zostało postawione, większej odpowiedzialności za zadania. No i ja już w szczególności mam apel do włodarzy miejskich, to znaczy burmistrzów, prezydentów. Więcej trzeba uwagi temu poświęcić, dlatego że to nie są łatwe rzeczy i
jak chce się to zrobić dobrze, to trochę więcej uwagi trzeba temu poświęcić, a nie można tych wszystkich tych zadań przerzucić na urzędników, bo decyzje są trudne. No od mediów to tradycyjnych rzeczy ja bym oczekiwał. Rzetelności, wnikliwości i znajomości problematyki. Ale to już tak na zasadzie tego, co trapi media obecnie, że no, zwłaszcza te media pisane, elektroniczne, gdzie artykuły się przyjmuje od... no clickbait się liczy, no niestety trzeba to powiedzieć, a tymczasem te tematy są bardzo skomplikowane i takie podejście, jak pan tu prezentuje, że ma pan dużo czasu na to, żeby o jakimś problemie porozmawiać, to jest raczej rzadkość. No, no, jest zwykle tempo i mało tekstu się zawsze mieści w tych artykułach. No bo też nie można więcej oczekiwać od mediów, niż czytelnicy są w stanie udźwignąć. No. Ale to jest wielki problem, że krzykliwe tytuły nie zawierają w sobie meritum sprawy, nie wyjaśniają niczego, tylko jeszcze bardziej gmatwają i czasami wprowadzają dezinformacje. Więc to są też takie rzeczy, które mieszkańcy, obywatele mogliby oczekiwać od mediów. No ale bardzo się cieszę, że pan zauważył, że od samego siebie też społeczeństwo mogłoby czegoś oczekiwać. Ja bym oczekiwał też więcej odpowiedzialności za to, że ta droga odpadów, ona się wprawdzie zaczyna już w momencie wyprodukowania towarów w fabryce, ale wielki udział tego, co z odpadem się później dzieje, ma wytwarzający te odpady, więc bezpośrednio obywatele. Powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym, że no, przemysł i handel mają tutaj ogromne znaczenie i ograniczanie nadmiernego opakowania, czy w ogóle akcje nakierowane na to, żeby sprzedaż prowadzić bez opakowań. To jest rola producentów i handlowców. Bez nich się taka rewolucja nie odbędzie. I wreszcie mamy branżę gospodarki odpadami. No to tutaj ja bym oczekiwał, społeczeństwo też powinno tego oczekiwać, żeby to nie był zwykły biznes, tylko żeby to był biznes społecznie odpowiedzialny, gdzie nie tylko pieniądze się liczą, ale również efekty środowiskowe. I pod tym kątem to nie wiem, jak to ująć, ale wydaje mi się, że jeszcze jest dużo do zrobienia w branży, żeby za tym pieniądzem nie gonić, tylko jakby mieć nieco więcej celów na uwadze. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był dr Marek Goleń ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia, do zobaczenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.